Obejrzyjmy największe hity lipca w polskim rapie na YouTubie. I może. No, na YouTubie. Zobaczmy. Nagryzysz na Simon Old z Minecraft. Nie no. Nie ma co nagrywać. Jak już bym grał w Minecrafta, to bym sobie. To byśmy na streamach grali, nie? Ała! Nagrywam i tak RTG z Fifki. W ogóle kurwa, te w ogóle odcinki z RTG to trochę zajmują, powiem szczerze. Muszę z tego filmu, co dzisiaj wyszedł, no to były 2 godziny materiału prawie. No i pół godziny niecałe wyszło, 25 minut chyba, nie? A z tego poprzedniego to w ogóle ja miałem chyba 4,5 godziny nagrania, nie? Ja pierdolę, nie chciałem tylko godziny przebijać. Dobra, zobaczmy, największe hity lipca w polskim rapie. Siema, z tej strony Trini. Jak mogliście zauważyć lub nie, dawno nie było mnie na tym kanale. W tym czasie działałem, jak i cały czas działam na drugim, także jeśli jeszcze nie widzieliście, to możecie sprawdzić. Prowadzę na nim serię największe hity miesiąca, na której przedstawiam... Dzięki, pingwin. ...topkę największych hitów według odtworzeń na Spotify. Pomyślałem, że można wytestować ją też na tym kanale, jednak biorąc statystyki z YouTube'a, bo pewnie też sporo osób byłoby zainteresowanych takim odcinkiem. No i z tej właśnie okazji witam was na nowym filmie po przerwie, którym będą największe hity lipca w polskim rapie na YouTubie. Zapraszam do oglądania. Zaczynając od miejsca 30, mamy na nim nowy singiel Kurego, a jest nim Mikasa. Okej. Singiel ten opublikowany za to 23 lipca posiada... 312 koło to nie tak dużo. Tam 310 tysięcy wyświetleń. Na miejscu 29 znajduje się Ine oraz jej numer stworzony wraz z Kiełasem. Kawałek ten posiada tytuł Motyle, wyszedł on 4 lipca. Nie słyszałem tego. Z tamtego momentu zdobył 314 tysięcy wyświetleń. Spoko, ale... Na kolejnym, 28 miejscu znalazł się Intruz wraz ze swoim singlem zapowiadającym album Kocur. Kawałek ten posiada tytuł Światełko w tunelu. Wyszedł na 17 lipca, odsłuchany został 324 tysiące razy. Im wyższy szczyt, tym mam mniej tlenu, nie kopalniany szyk, syf jak z Orlenu, kocie swajką łap, kobieta szyby. Możemy je też zobaczyć. Wojnuje z Damsone oraz jego singiel, którym zapowiadał na album Virtuos. Jest to numer Polityka Dzielnicy. Premierę swoją miał on 4 lipca, posiada 336 tysięcy wyświetleń na YouTubie. To Polityka Dzielnicy, musisz przedstawić im wszystkim alibi, nie wiem, policja sami... Pałci zaproś, jakbym mógł, to bym zaprosił. Robią dochodzenie, jakby zobaczyli dziewczyny. Na kolejnym, 26 miejscu mamy tym razem singiel Reto, na którym wystąpił też Jonathan. Ma on tytuł Dzikie Psy, wyszedł 25 lipca i na ten moment zdobył 370 tysięcy... To słyszałem, sraka, trochę. ...tysięcy wyświetleń. Chociaż mam wiele fal, to ogień we mnie nadal się pali. Na pozycji... Znaczy nie, no może nie sraka, ale no nie wiem, takie... Tutaj mamy kawałek Oscara 83 i Nasty C o tytule w odpowiednim miejscu in the right place. Tego też nie słyszałem. Pochodzący z projektu Dev Jam World Tour Johannesburg. A. Kawałek ten wyszedł 5 lipca, ma na swoim koncie już 384 tysiące wyświetleń. Okay. Na miejscu 24 mamy numer Ten Styl Ten Rap w wykonaniu Kalibra 44, DJ Proma i Molesty Evenement. Jest to jubileuszowy kawałek z okazji 30-lecia Kalibra. Wyszedł on 12 lipca, odsłuchany 394 tysiące razy. 30 lat minęło, ja nie mogę przestać. 44 wciąż mistyczne jak molesta. Pozycję 23 zajmuje kawałek Dixonu. Co, znalazłem nowe hobby? Otwieram czasem baczki, piszę do piłkarzy i trafiłem. Kurwa mać. Na którym wystąpiła też polska wersja. Posiada on tytuł Dziś myślę inaczej, a zapowiada album to historia. Ja też nie słyszałem. Kawałek ten wyszedł 24 lipca, on tamtej pory zdobył 404 tysiące wyświetleń na YouTubie. Jestem sobą, chociaż dziś lepiej widzę. Świat i życie ma drugie, to ja Disney. Miejsce 22. Na nim znajdziemy Kronkel Doma oraz jego kolejny singiel zapowiadający epkę Generacja Kuzi. Numer ten ma tytuł To ty wiesz. Wyszedł on 19 lipca i zdobył 406 tysięcy wyświetleń. Ja też. Całe życie na patencie. Co ty o nas wiesz? Jeden rzuca plomby, drugi rzuca hejs. Całe życie na zakręcie. Co ty o nas wiesz? Na miejscu 21 znajduje się nowy singiel Dedisa. Posiada on tytuł Ile jeszcze? Kawałek tego też się słyszałem. Ma on już 435 tysięcy wyświetleń. Jakoś dziwnie dzisiaj się czuję. Wsiadam w furę, jadę do gwiazd. Czemu nikt mnie już nie rozumie? Spoko. Na kolejnej, 20 pozycji znajdziemy numer Luisa Villeina, jakim jest Mirage. Kawałek ten zapowiada jego album Blanco. Tego też się słyszałem. Opublikowany został 18 lipca, ma na swoim koncie 450 tysięcy wyświetleń. Płynęły łzy, których nie potrafiłem powstrzymać. Mieliśmy sny, dziś możemy je przeżywać. Wyżej, na miejscu 19, znajduje się singiel Alberto, na którym wystąpiła też Vicky Gabor. Posiada on tytuł... Nie słyszałem tego. Usuń strach. Coś widziałem, że coś takiego istnieje, ale nie słyszałem. Tak, wyszedł 5 lipca. Teledysk obejrzany został już 406... Nie, co za kolabo w ogóle jest, kurwa. 52 tysiące razy. Usuń strach.
na krótką chwilę, daj się porwać, spróbuj. O kurwa, ale sraka. Na pozycji 18 znajdziemy nowy single, czyli... Ja pierdolę, jaki beat chujowy. Na pozycji 18 znajdziemy nowy single Chivasa, którym zapowiadał swoją epkę Lato 2024. Jest to kawałek o tytule 5 milionów influencerek. Wyszedł on 10 lipca, uzyskał już 490... Myślałem, że więcej ma. 4 tysiące wyświetleń na YouTubie. Nadchodzi piekło, no bo każda dziewczynka chciałaby zostać. Na miejscu 17 znajduje się nowy single Hubana, który zapowiadał swój... Też myślałem, że to też wyżej będzie. ...trudzący album Fugazi. Kawałek... No spoko, jest fajny beatman. Tak, ten jest zatytułowany. Fajny sample. Na bombę, wyszedł 11 lipca i wyświetleń posiada 534 tysiące. Skaczę na bombę, kocham cię nieprzytomnie. Na 16 pozycji mam teledysk do kawałka Kizo i Bledki, płatącego z albumu Pata Pop. Jest to numer szybkiego, grubego życia. Nie słyszałem tego, ale już widzę po tytule, że to sample i się cieszę, że tego nie słyszałem do tej pory. Klip do niego wyszedł 23 lipca, został on obejrzany już 560... Mało w ogóle jak na Kizo i Bledkę. 7 tysięcy razy. Ja pierdolę, gówno. Beat w ogóle. Na pozycji 15 znajduje się najnowszy single Vaca Toya, jakim jest Bogota. Kawałek ten wyszedł 18 lipca. To też gówno, tak szczerze. A ma na swoim koncie 596 tysięcy wyświetleń. Bogota, nasza ostatnia noc. Rura, lawina, lokalizy się ty... Czy ludzie na YouTubie tego gówna słuchają? Wyżej na miejscu 14 mamy kolejny kawałek Zamsona, płacący Virtuos. Tym razem jest to numer wraz z Jungle Osią o tytule... To jest średni numer, mi on nie siada zbytnio. Też pieniędzy. Wyszedł on wraz z albumem 19 lipca, posiada 600... Tak, widziałem, że przewrócili babiarza. Nie wiem, niesamowite to kurwa jest. 56 tysięcy wyświetleń. Każdy goni bi... nie wiem, Pingwin, jeszcze się będę zastanawiał. Bilet, chwilę chcesz być wielki, ej, no i jesteś chwilę, zaraz płacisz cenę presji. Pozycję 13 zajmuje Soku oraz jego 64 barsy wypuszczone w ramach akcji Bula. Wypuszczone zostały one 9 lipca, posiadają 775 tysięcy wyświetleń. 64 bary zaliczałem w jeden wieczór, z kwiatami witany przez barmanów na Śródmieściu. Na miejscu 12 znajduje się najnowszy singiel Young Multiego, wypuszczony po sukcesie Młodego. No nie wiem, czy będę grał. Nie wiem. Mansona. Kawałek ten jest zatytułowany Power Up, wyszedł 9 lipca i odsłuchany został 793 tysiące razy. Kurde, nisko całkiem ten multi. Zresztą no, w drugiej 15 jest to może. Kolejnie mamy miejsce 11. Na... Ja pierdolę, Kubańczyk wyżej od multiego, nie? No ale faktycznie chyba na YouTubie ludzie kurwa gówna tego słuchają. W którym znajduje się Kubańczyk. Jego single, jakim jest Made in Bologna, wyszedł 5 lipca i uzyskał już 918 tysięcy wyświetleń. Ale miniaturka kurwa, dwie dupy i chłopie Kubańczyk za mili, no ja pierdolę. Raz, do za skład, dwa, do rana bar, hajs, jak zarabiam cały czas. Ja pierdolę. Przed nami ostatnia dziesiątka, którą zaczynamy numerem Sobla. Jest nim single wypuszczony 23 lipca, a posiada on tytuł To spoko jest. Zapowiada on jego album w związku z muzyką. Ma na swoim koncie 919 tysięcy wyświetleń. Gdzie? Przed nami ostatnia, wyszedł 5 lipca. Kubańczyka? 918 tysięcy wyświetleń. Gdzie? Gdzie? Przed nami ostatnia dziesiątka, którą zaczynamy numerem Sobla. Jest nim single wypuszczony 23 lipca, a posiadany tytuł Mama Potrzeba. Zapowiadał jego album w związku z muzyką. Ma na swoim koncie 919 tysięcy wyświetleń. Mama powiedziała mi, nie ufaj im, posłuchaj mama. Na miejscu 9 znajdują się Malik Montana oraz OG Enzo. Ich wspólny kawałek 911 pojawił się... Tego też nie słyszałem. 3 lipca, no i posiadam 960 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Ale co wy się dziwicie, że to jest składów, kurwa jest? Słyszę, ja mówiłem ostatnio, że rok temu na Ronaldo Footies było chyba 40 ileś składów, czy tam 50. Powiedz co dzisiaj masz w planie, widzę jak patrzysz na mnie się. Nie, jednak chyba słyszałem. Chętnie tobą się zajmę. Na kolejnej, 8 pozycji mamy nowy numer Palucha. Jest to kawałek o tytule M&M. Zapowiada nadchodzący album Palucha. Tego też nie słyszałem. Widziałem tylko, że wydał, ale nie słyszałem. Najlepszego życia dealer. Single ten wyszedł 12 lipca, ma na swoim koncie 984 tysiące wyświetleń. Bo to medyczna marihuana. Dzisiaj legalna, choć kiedyś zakazana. Na wyższym, 7 już miejscu mamy nowy... Ale tekst. Single Kaza Bałaganę, na którym udzielił się też Oscar z problemem. Wysoko, ale fajnie, bo to jest fajny numer. Ma on tytuł Multisport, zapowiada album Kaza, a nie mówiłem. Wyszedł wraz z teledyskiem 19 lipca, obejrzany został już 1 127 000 razy. Ona mistrzem jest, bo mistrza czyni trening. Yo,
chwila bez sauna, spinning tenis. Na miejscu szóstym mam kolejny singiel wypuszczony. O kurwa, ja myślałem, że w paku będzie top 1. Ale nie, ten 64 Bars od Szpaka jest mocarny, kurwa. W ramach akcji Red Bull 64 Bars. Tym razem jest to Szpaku. Kubi i Szpaku to jest jakieś chore połączenie dla mnie. Nabicie Kubiego producenta. Numer ten wydany został 24 lipca, posiada 1 430 000 wyświetleń. Przyjechałem na bluzkałem tam jak rapę roku. Moje kości mają logo Nike, jestem głosem bloków. Pozycji piąty. W ogóle nie, no, Szpaku w ogóle jeśli chodzi o ten rok, no to w ogóle jakaś w ogóle... Forma potwór, no ja nie wiem o co chodzi, kurwa. Jak Szpaka nigdy nie słuchałem za bardzo, no to w tym roku to naprawdę, kurwa, niezłe rzeczy on wydaje, powiem szczerze. Są tą zamiłą modelki oraz ich kawałek, jaki... No kurwa, modelki. Dzięki za followa, Karmelka. Dzięki, dzięki, piękne. Za followka. Mega regres. Nie wiem. Kurwa, modelki. Ale to jest chore. Chore to jest, kurwa, te modelki są chore. Że chłopie... Słuchałem z Bartkiem tego numeru i kurwa mać, oboje powiedzieliśmy, że no kurwa raczej jest w chuj, a później i tak ten refren w głowie kurwa zostaje. I mimo, że nie jesteś toś ten, o ile dać mam, kurwa jebane. Gówno. Opublikowany został 5 lipca, ma w swoim chodzie 1 961 000 wyświetleń. Następnie na miejscu czwartym mamy kawałek producenta Formani. Ja pierdolę. Na którym gościnnie wystąpił Gibbs. Serio, to gówno jest tak jest wysoko? Jest numer o tytule Wosk. Wyszedł on 5 lipca, posiada 2 284 000 wyświetleń na YouTubie. Chodź jedną noc, dzwonimy. Spoko, że mnie to wyjebało. Chujowo. Niesamowita informacja, Alan. Dziękuję za tą informację zmieniającą moje życie, że Malasia... Putis nie ma zdjęcia, kurwa. Siema Karmelka, witam, witam. Witam serdecznie. Zaczynamy podium, a na miejscu trzecim mam kawałek nowo wchodzącego rapera. Kurwa, no i że Samir jest na trzecim miejscu, to jest duma. To jest duma, zajebiste. Wypuścił już swoją drugą piosenkę. Mowa oczywiście o Samirze oraz jego numerze NDA. Kawałek ten wydany został 7 lipca, ma na swoim kodzie 2 369 000 wyświetleń. NDA. Na kolejnym miejscu mamy kawałek w kolaboracji Maty i White'a 2-1-5. Jakim... Kurwa, ja w ogóle zobaczyłem dzisiaj, że ta netia, co wam opowiadam cały czas o niej, to kurwa nawet tam, gdzie będę mieszkał, to jest oferta, że 2 giga w ogóle jest downloadu. Znaczy chyba 2 giga to już mi niepotrzebne jest, ale i tak w ogóle mocne. Z YouTube zobaczyć co ciekawego się tu dzieje. No to kurwa zajebiste rzeczy się dzieją ogólnie. Prawda? No wiem, że zaraz napiszą kurwa, że nieprawda, ale naprawdę. Jest 1 na 100. Single ten opublikowany został. To nie jest na pierwszym miejscu? Albo z kolim jest na pierwszym pewnie. Od tego momentu zdobył on 2 789 000 wyświetleń na YouTubie. Jesteś 1 na 100, bo to małe miasto, zmieniłaś się dla mnie na blond. Nie no, ale że NDA. Czy na trzecim miejscu to kurde zajebiste. No i finalnie miejsce pierwsze. A nie, okej, okay. A bo to w polskim rapie, dobra. Nie zapomniałem, że tytuł jest w polskim rapie. Na nim hitowy kawałek Kukę 2-1-5, stworzony wraz z Bambi. Numer nie wiem, naprawdę, wystarczy mieć Bambi na ficie i jesteś top 1, kurwa. Naprawdę, to jest niesamowite. Ten kawałek jest, łagodnie mówiąc, średni. Nie podoba mi się. Drugi najlepszy, sorry. No tak. Ten ma tytuł, zostań proszę. No nie, ja już mówiłem, że się skończyłem. Zapowiadał na wchodzący album Kukę. Wyszedł on 5 lipca i posiada 2 875 000 wyświetleń na YouTubie. Proszę zostań, chociaż na jedną noc, w końcu mnie poznasz. Dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle na rozszerzenie serii. No i